Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka oficjalnie otwarty. W obecności i przy udziale inwestora, przedstawicieli władz wojewódzkich i lokalnych przecięto wstęgę, dając zielone światło na działania związane z lotniczym transportem towarów. Podczas otwarcia terminalu mówiono o zaletach inwestycji, zarówno technicznych, jak i przyszłościowych. Terminal cargo w Rzeszowie jest niezwykle ważny dla regionu, jest niezwykle ważny dla portu, szczególnie w takiej sytuacji, która w tej chwili powstaje czy wytwarza się. Mianowicie Rzeszów, Podkarpacie stanie się w mojej ocenie dosyć szybko logistyczną stolicą Polski. W terminalu zainstalowane będą najnowocześniejsze systemy skanujące towary. Wybudowano także szereg pomieszczeń dostosowanych do przechowywania konkretnych towarów, między innymi chłodnie, mroźnie czy pomieszczenia do przechowywania zwierząt. Z inwestycji cieszą się władze rządowe i samorządowe. Niezmiernie się cieszę z otwarcia nowej bazy cargo w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka. Jak słusznie zauważył pan prezes, otwarcie terminala cargo zarówno wpływa na rozwój Rzeszowa i firm zlokalizowanych w pobliżu Rzeszowa i w samym Rzeszowie, ale także przyczyni się w konsekwencji również do rozwoju biznesu zlokalizowanego zarówno na południu województwa, ale także na północy, na wschodzie czy zachodzie. Także warto o tym pamiętać, że ta inwestycja w konsekwencji wpływa na rozwój całego województwa. To cargo, które jest, to będzie takim oknem na świat. W innych wielu dziedzinach będzie się mógł Rzeszów rozwijać. To firmy, które będą produkowały na terenie czy strefy ekonomicznej, czy na terenie Rzeszowa, będą mogły eksportować i importować towary bez żadnych przeszkód. To jest najdłuższy pas startowy, więc może nawet Ruszłan lądować, więc mamy naprawdę okno na świat bardzo, bardzo, bardzo duże. Inwestycja jest także ważnym punktem widzenia rozwoju logistyki w Rzeszowie i całym regionie. Najemcami powierzchni logistycznej są port lotniczy Rzeszów-Jasionka oraz firma TS Logistic z Rzeszowa. I dziękuję za to, że lotnisko jest takim miejscem ponadpartyjnymi podziałami, miejscem, które wszystkich jednoczy na rzecz tego, żeby rozwijał się region, bo taka jest rola lotniska, to jest pewna misja, którą lotnisko pełni i katalizator rozwoju. Rozwój strefy cargo jest potwierdzeniem tego, że port lotniczy Rzeszów-Jasionka posiada warunki do rozwoju transportu towarowego. Nowoczesny port lotniczy w Jasionce może przyjąć wszystkie typy samolotów, nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Posiada także nowoczesny terminal i drugi w kraju co do długości pas startowy. Zarząd zabiega o rozszerzenie siatki połączeń o kursy do Stanów Zjednoczonych, co przełożyłoby się na większy ruch pasażerski oraz rozwój strefy cargo. Ułatwienie dla podróżujących do Rzeszowa oraz ze stolicy Podkarpacia do sąsiednich miejscowości. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz prezydent Tadeusz Ferenc podpisali porozumienie, dzięki któremu pasażerowie będą mogli bez przeszkód przesiadać się z pociągu do autobusu dzięki wspólnemu biletowi. Głównym celem podpisania tego porozumienia jest to, by zachować odpowiednią czystość powietrza, by ludzie do miasta docierali środkami komunikacji miejskiej, jak również koleją, a więc mniej samochodów. Pewno tutaj nawet koszty nie tyle się liczą, ile stan zdrowia naszych mieszkańców. I w związku z tym podpisuję to porozumienie. W tamtym roku rozmawialiśmy o tym bilecie zintegrowanym. Bilecie, który ułatwi pasażerowi komfort podróżowania, skróci jego czas jak gdyby zabiegania o tą podróż, no i jednocześnie ją znakomicie usprawni i także przyczyni się do tych wszystkich lepszych aspektów postrzegania publicznej komunikacji, a tym samym odciążenia centrów Rzeszowa od problemów związanych z korkami. No, to są kolejne kroki samorządu województwa podkarpackiego we współpracy z samorządem miasta Rzeszowa i także z innymi samorządami, bo też trzeba ten kontekst mieć, zmierzające do wdrożenia kolei, złożenia najpierw wniosku o kolej aglomeracyjną w naszym województwie. Także zabiegamy w dalszym ciągu o budowę Rzeszowskiego Centrum Przesiadkowego i także w to wszystko wplatamy też nasz Podkarpacki Fundusz Kolejowy, który jako jedyny w całej Polsce funkcjonuje. Szacuje się, że ze Świlczy, Strażowa i Boguchwały dojeżdżać będzie około 9 tysięcy osób.
Z tego rozwiązania będzie można skorzystać prawdopodobnie już podczas tegorocznych wakacji. Zarząd Transportu Miejskiego przygotował korzystną wycenę zintegrowanego biletu. My proponujemy, ażeby ten bilet był o 4 zł dla osoby dorosłej droższy, aniżeli bilet sieciowy, który obowiązuje na linii miejskiej. Proszę sobie wyobrazić, że z Wisłoczanki, z Trzciany czy ze Strażowa zapłaci pracownik 4 zł więcej i będzie miał możliwość nie tylko dojazdu do Rzeszowa, ale również jazdy po całym Rzeszowie na tym samym bilecie. Student, uczeń będzie o połowę tylko płacił 2 zł dodatkowo do biletu miejskiego. Decyzja o wprowadzeniu w życie zintegrowanego biletu ma także znaczenie dla większego komunikacyjnego projektu, którym zajmuje się Zarząd Województwa. Zarząd Województwa w tej chwili złożył wniosek już do programu Infrastruktura i Środowisko. Duży projekt opiewający na ponad 500 milionów złotych. Oczywiście, kiedy będzie już decyzja o tym, że dofinansowanie jest do kolei aglomeracyjnej, to ta decyzja fantastycznie, bardzo dobrze wpisuje się w ten projekt. Zintegrowany bilet na autobus i pociąg to wspólny projekt miasta i samorządu województwa. Do projektu w każdej chwili mogą dołączyć inne samorządy. Radni miasta Rzeszowa nie wyrazili zgody na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Zalesia. Chodzi o obszar 17 hektarów, na którym miasto planowało wybudować innowacyjny park nauki i rekreacji z takimi atrakcjami jak mini zoo czy strefa doświadczeń. Problemy z działkami zmusiły władze do zmiany planów, które zakładają budowę wielopiętrowych wieżowców. Nie zgadzają się na to radni Prawa i Sprawiedliwości. Plan określi, co może powstać, określi, jakie szczegółowe zabudowania tam będą, jakie przeznaczenia tego terenu. Na dzisiaj mieszkańcy, bo miałem kilka telefonów nawet w czasie przerwy w sesji, mieszkańcy rozpoczęli zbieranie podpisów przeciwko zabudowywaniu 18-piętrowymi wieżowcami tego obszaru. Jest to inwestycja, która była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców, którzy liczyli na to, że w Rzeszowie powstaną atrakcyjne, nowoczesne tereny zielone, tereny rekreacyjne, zawierające między innymi motylarnię, ogród botaniczny, strefę wypoczynku biernego, strefę taką edukacyjną dla dzieci, strefę sportów zimowych. To było przedsięwzięcie, to był projekt, który rzeczywiście budził duże nadzieje również nas jako radnych z Prawa i Sprawiedliwości. A teraz w ostatnim czasie dowiadujemy się, że jednak prezydent ma zupełnie inny pomysł na ten teren, na to miejsce. Słyszymy w mediach informacje o tym, że planowane jest tam wybudowanie wysokich 18-piętrowych bloków. No i to z pewnością spowoduje, że ten niezwykle cenny, niezwykle de facto unikatowy w skali całego Rzeszowa teren z piękną panoramą na miasto i na okolice zostanie zamurowany. Tak? No nie wiem, czy tego chcą mieszkańcy, jestem przekonany, że nie. Tadeusz Ferenc podkreśla, że ważne są dla niego tereny zielone, co przejawia się w budowanych w ostatnim czasie parkach, między innymi Karoliny Kuski, Inwalidów czy Papieskim. Jednak stanowczo mówi tak dla nowych osiedli. Zdecydowanie będą budowane nowe osiedla mieszkaniowe, będą przychodzić ludzi. A słyszę, że odbyła się konferencja, na tej konferencji radni PiS-u mówili, żeby nie budować, ale o ile wiem, to pan Fiołek przyszedł tutaj do Rzeszowa, co nie chce, żeby inne osoby przyjeżdżały. Tu znalazł miejsce pracy, tu nauka, tu związał swoje życie i zamieszkuje. Niech myśli o innych, niech myśli o tym, żeby to miasto, do którego przyszedł, rosło w siłę, żeby było więcej ludzi, więcej zakładów pracy, więcej uczelni. Plany prezydenta o 18-piętrowych wieżowcach nie znajdują jednak aprobaty także u radnych Platformy Obywatelskiej. Ten obszar zabudową jednorodzinną jest jak najbardziej możliwy do dopuszczenia, ale na pozostały teren należy opracować plan zgodnie z wnioskami, uwzględniając wniosek miasta, uwzględniając wniosek też ewentualnie właścicieli i też przeznaczenie w studium. A przeznaczenie w studium to są tereny rekreacyjne i taki zamysł miasta w 2015 roku był. Myśmy właśnie dlatego przystąpili do opracowania planu, aby ochronić ten teren przed zabudową. Jeżeli dzisiaj tak na gorąco, jeżeli chodzi o budynki wysokie, to ja widzę inną lokalizację piękną, 24 hektary gruntu Skarbu Państwa, położone za strzelnicą.
Tam nikt nie protestuje, a więc właściciel, nawet Skarb Państwa, oczekuje na uchwalenie planu, a podjęcie tam było już kilka lat temu. Drugi teren, na którym można budować budynki wielorodzinne, to na przykład na prawo od S19 na Przybyszówce też są grunty Skarbu Państwa i też można planować budynki. Doraźna Komisja do spraw Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego lada dzień przystąpi do prac. Zadaniem na najbliższy czas jest weryfikacja zgłoszonych przez mieszkańców zadań i ogłoszenie listy projektów, na które po wakacjach będą mogli głosować rzeszowianie. Do końca czerwca na pewno mamy, zgodnie z harmonogramem, rozpatrzyć wnioski i je dopodać do publicznej wiadomości, te, które spełniają wymogi i będą dopuszczone. Zadań dużo się powiela, takich typowej infrastruktury, typowo rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej. Te zadania się powtarzają, nie ma tam takich nadzwyczajnych wskazań, po prostu to jest wszystko. Dużo jest zadań w obrębie szkół, ośrodków oświatowych, tam się koncentruje. Na wakacjach mieszkańcy będą mieli czas na zapoznanie się ze zgłoszonymi projektami, a wnioskodawcy na ich promocję. 18 września rusza głosowanie również w trybie internetowym. Głosowanie w pierwszej kolejności dajemy szansę, żeby można było głosować również w systemie papierowym, ale tutaj musimy dużo promocji, żeby ewentualnie zachęcić mieszkańców do tego, żeby wzięli udział właśnie w głosowaniu internetowym i chcemy podpowiedzieć instrukcję, przekazać jak to zrobić. To będzie też zadaniem komisji, żeby taka promocja nastąpiła i żeby na to zwrócić uwagę. Zresztą tak zapisaliśmy, chcemy zdecydowanie iść w kierunku, żeby w przyszłości to internetowe głosowanie było tym decydującym i właściwym. Jest to ułatwia pracę, szybkość liczenia, także procedura cała jest w jakim stopniu uproszczona. Na oddawanie swoich głosów rzeszowianie będą mieli czas do 6 października. Do 31 października komisja ma ogłosić wyniki rzeszowskiego budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Do dyspozycji w trzech kategoriach zadań jest pula 7 milionów 650 tysięcy złotych. W gminie Szerzyny odbyła się edukacyjna impreza dla najmłodszych Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. Wydarzenie było okazją dla dzieci do zabawy, a zarazem zdobycia wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Przedstawiam solary słoneczne i wiatraki. No, prąd jest bardzo potrzebny, a one nie zanieczyszczają powietrza. Ta impreza ma kilka wymiarów, bo z jednej strony młodzi współzawodniczą, podwyższają swoją sprawność fizyczną, pokazują umiejętności intelektualne, także zdolności artystyczne i manualne, ale z drugiej strony tematyka dotyczy ekologii, a więc dotykamy drugiego wymiaru, wymiaru ekologicznego, tego, żeby w tej świadomości młodych ludzi wykształcić już naturalne nawyki związane z ekologią. Wydarzenie organizuje Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z Jasła, który także wśród dorosłych mieszkańców pokazuje korzyści z inwestowania w odnawialne źródła energii. Projekt dofinansowania zakupu instalacji solarnych oraz paneli fotowoltaicznych cieszył się ogromną popularnością, bo instalacje pojawiły się na ponad 8 tysiącach budynków w gminach należących do związku. Mieliśmy bardzo liczne spotkania z mieszkańcami, ale mieliśmy też grupę doradców domowych, czyli młodzież, która była najpierw odpowiednio przygotowana i poinformowana o tym, co to są odnawialne źródła energii, czyli te, które produkują energię ze słońca, z wiatru i z wody. Też uczulani byli na to, żeby wyjaśnić, no to jest ważne nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale chyba z tego, który jest teraz najistotniejszy, czyli chodzi o nasze bezpieczeństwo i o zdrowie. Również gmina Szerzyny skorzystała z możliwości, jakie dają odnawialne źródła energii. Zrealizowaliśmy ponad 300 instalacji solarnych. I kiedy zestawimy z ilością mieszkańców, jaka jest w gminie Szerzyny, to statystycznie 15% mieszkańców zostało objętych projektem, a więc to jest ewenement w skali. Mieszkańcy, którzy na samym początku podchodzili dosyć sceptycznie do projektu, kiedy zobaczyli własnego sąsiada, że ta woda jest ciepła, że nie trzeba za to płacić, że koszty związane z instalacją są bardzo niskie, bądź też relatywnie niskie, to zapragnęli, żeby ta instalacja była w każdym domu i w drugiej części projektu obserwowaliśmy swego rodzaju boom na te instalacje. Każdy chciał mieć, bo zrozumiał, że słońca może być produkcja ciepła, która jest z jednej strony ekologiczna, z drugiej strony po prostu tania.
Dla dzieci przygotowano zawody biegowe pod hasłem Bieg po słońce oraz warsztaty o tematyce solarnej. Nie zabrakło także występów artystycznych, tym razem w wykonaniu mażoretek Rossa i Euforia z Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach oraz artystów Teatru Ulicznego Wagabunda. Na scenie pojawił się pochodzący z Jasła wokalista Mateusz Mijal. 16 radnych miasta Sanoka było za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Tadeuszowi Piuro. Udzielenie aprobaty za wykonanie budżetu za poprzedni rok jest stwierdzeniem prawidłowości podejmowanych przez samorząd działań finansowych w określonym czasie. Zdaniem burmistrza rok 2016 nie był dla miasta łatwy. Trzeba pamiętać, że rok 2016 to był rok mimo wszystko trudny, bo po pierwsze trzeba było bilansować budżet samego miasta, po drugie zmiana nastąpiła przepisów dotyczących zamówień publicznych, było ono wiele bardziej utrudnione i automatycznie trzeba się było do tego przygotować, a po trzecie tak naprawdę środki unijne w ramach regionalnego programu operacyjnego, one tak naprawdę zostały dopiero uruchomione, transza tych środków w roku 2017. Rok 2015, a finalnie rok 2016 to było przygotowanie tych wszystkich projektów, żeby je złożyć i żeby oczekiwać na dobre wieści chociażby z Rzeszowa, czy również i chociażby z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na budowę Centrum Rehabilitacji i Sportu Sanok otrzymał od ministerstwa ponad 15 milionów złotych. Miasto Sanok rok 2016 zakończyło zatem z dobrą perspektywą finansową na przyszłość i nadwyżką budżetową w wysokości 2 700 000 złotych. Ważną inwestycją jest także planowana obwodnica, do której miasto musi dobudować łączniki. Miasto powinno zrealizować 3 łączniki, z tym, że to najdłuższy łącznik, byłby to problem dla miasta, bo to kwota po przetargu urosła do 21 milionów, wcześniej była kosztorysowo 16 i gdyby nie 85% środków przeznaczonych przez Urząd Marszałkowski, gdybyśmy musieli znaleźć te 21 milionów złotych, to wtedy tak naprawdę sytuacja finansowa miasta, a tym samym różnych inwestycji, o które występujemy i o które walczymy, byłoby ciężko do zrealizowania. Pierwsze wbicie łopaty zaplanowano na połowę lipca. Wtedy też ma nastąpić wejście na plac budowy i rozpoczęcie prac, których efekt ma być widoczny już w 90% w 2018 roku. Absolutorium dla prezydenta miasta Krosna. Radni zaakceptowali sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok bez zastrzeżeń. 13 radnych było za, 4 wstrzymało się od głosu. Budżet osiągnął dodatni wynik, zmniejszyło się zadłużenie miasta, a wypracowana nadwyżka operacyjna osiągnęła rekordowy poziom 39 milionów złotych. Prezydenta Przytockiego cieszy dobre zdanie o jego zarządzaniu miastem. Jestem bardzo zadowolony za uznanie, które objawiło się w głosowaniu Rady Miasta Krosna. Mamy się czym szczycić, więc chyba wszyscy są zadowoleni z tego, co się dzieje w kwestii inwestycji, w kwestii gospodarki finansowej miasta. Mamy nadwyżkę operacyjną rekordową, którą osiągnęliśmy blisko 40 milionów złotych. Przy okazji nadwyżkę również finansową. Wydatki majątkowe sięgające prawie 46 milionów złotych, więc to są dość znaczące wartości i myślę, że to wpływa również na poziom życia w mieście. Do ważnych zeszłorocznych inwestycji prezydent zalicza gospodarkę mieszkaniową, poprawę infrastruktury drogowej w różnych rejonach miasta oraz modernizację krośnieńskiego lotniska. Podejmowane są także działania mające na celu polepszenie gospodarki odpadowej. Magistrat nie ustaje również w działaniach na rzecz aktywnego trybu życia jego mieszkańców. W tej chwili skupiamy się na zamknięciu inwestycji w sferze sportu, rekreacji, przy uzyskanych dotacjach od ministra sportu. Poprawimy bazę, która służyć będzie mieszkańcom, starszym, młodszym, wszystkim aktywnym. Oczywiście wiele jest mankamentów, wiele jest jeszcze rzeczy do zrobienia. Ciągle gonimy przeszłość, staramy się dorównywać do najlepszych. Dochody miasta Krosna na 2016 rok zaplanowano w wysokości ponad 260 milionów złotych. W ciągu roku zwiększono uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami prezydenta o ponad 32 miliony złotych. Bartłomiej Tełewiak, prezes Fundacji Young Arts. Zapraszam serdecznie na koncerty Young Arts Festival 2017. Zaczynamy w tę sobotę w Pałacu Polanka. Koncert polskiej muzyki romantycznej. Znakomity Szymon Krzyżowiec, m.in. laureat Fryderyka i kadra pedagogiczna Young Arts Masterclass. Następnie koncert Wieży Farnej we wtorek. We środę Adam Bałdych w koncercie Co na to Bach zmierzy się z barokiem swoimi improwizacjami. W czwartek w CDS-ie
znakomity koncert muzyki wirtuozowskiej. Piątek to dzień poświęcony Leszkowi Modżerowi w hangarze Aeroklubu Podkarpackiego. I wielki finał na Krośnieńskim Rynku w niedzielę 9 lipca o godzinie 20. Orkiestra festiwalowa Young Arts pod dyrekcją Sebastiana Perłowskiego zagra najbardziej efektowne utwory na orkiestrę smyczkową. Zapraszam serdecznie.